Za Asią w ogóle jest trudno nadążyć, ponieważ oprócz tego, że była executive managerem, jest coachem, facylitatorem, coachem zespołowym, to jeszcze zdradziła nam, że przygotowuje się do tego, żeby zostać profesjonalną instruktorką fitnessu. Gratulujemy, ale widzimy w ogóle, że sport i coaching jakoś się bardzo mocno łączą od tego dzisiejszego spotkania. Asia, to zapraszamy się w słuch i co daje coaching zespołowy menadżerom i ich zespołom? Jasne, dziękuję dziewczyny za wprowadzenie. Ja witam Was serdecznie i mam nadzieję, że mogę się zwracać też tutaj do wszystkich obecnych po imieniu, chociaż się nie znamy. Ja dzisiaj też mam taki mały jubileusz, bo kiedy usłyszałam o 40. forum, to sobie przypomniałam, że w tym roku, może nie dzisiaj, ale że w tym roku mija tak naprawdę 10 lat, od kiedy z Wami współpracuję. I to jest taki ciekawy rok. I dokładnie pamiętam rozmowę moją z Pawłem, kiedy myśleliśmy o tym, żeby faktycznie rozpocząć współpracę na tym polu. Joanna Rada, coach, facylitator, też trener bardzo często. Tak się składa, że moim ulubioną formą pracy jest coaching zespołowy. I chyba dlatego zostałam zaproszona dzisiaj na to forum. Po raz pierwszy zresztą, bo mój debiut w historii forum. Ale z dużą chęcią się na to zgodziłam, ponieważ całym sercem jestem przy tej formie pracy. Będę chciała tutaj przeprowadzić Was przez takie podstawowe informacje, żeby dobrze sobie ugruntować informacje o tym, dla kogo, po co, kiedy, a kiedy nie, i podać kilka przykładów. Przygotowując się do tego forum, spisałam sobie kilka przykładów, tak naprawdę najświeższych, bo z ostatniego roku, kiedy coaching zespołowy wykorzystywałam, i niektóre z tych procesów nawet jeszcze trwają. Zacznijmy może właśnie dla kogo. A jeszcze miałyśmy w zamiarze zapytać Was tak naprawdę, bo skoro jest ponad 140 osób na tej sali wirtualnej, to tak sobie wyobrażam, że wielu z Was mogło być już uczestnikiem coachingu zespołowego. Czyli siedziałem na sali z zespołem, i w takiej formie, że na pewno nazwane to było coachingiem zespołowym, czyli jakiś proces tam się odbywał. I mamy dla Was przygotowaną taką ankietę. Proste odpowiedź: tak, uczestniczyłem osobiście albo nie uczestniczyłem. Zagłosujcie proszę. Tu jest taka możliwość. Tak, już się pojawiają pierwsze głosy. Zobaczymy, jaki tutaj mamy skład i zestaw osobistych doświadczeń. Ile osób doświadczyło osobiście jako uczestnik coachingu zespołowego? O, jeszcze rośnie, wcale nie mało, tak się spodziewałam, bo bardzo często osoby, które zarządzają albo osoby, które wspierają jako HR business partner lub w innych jednostkach HR-owych, już doświadczyły. Okej, wygląda 51 ze 140 osób aktualnie obecnych, nawet jeszcze rośnie. Ale do połowy chyba nie dojdziemy. Okej, dobrze, prawie 40%. Bardzo ciekawie. Nie wiedziałam, czego zupełnie się spodziewać, ale bardzo dziękuję, że tu kliknęliście, zagłosowaliśmy, wiemy, jakie mamy osobiste doświadczenie. Dobrze, wróćmy do tego pytania, dla kogo coaching zespołowy w ogóle jest przeznaczony. Sama nazwa wskazuje, że dla zespołów. I teraz ciekawa jest taka dywagacja, tak naprawdę kim jest zespół. Zespół, czyli taka grupa ludzi, która przynajmniej czasowo określiła swój wspólny cel. Czyli można powiedzieć, że zespołu nie mamy wtedy, kiedy nie ma celu. I powiem Wam, że czasami to określanie wspólnego celu jest jednym właśnie z celów coachingu zespołowego. Czyli okazuje się, że jakaś grupa ludzi pracuje razem i różnie rozumieją ten cel zespołowy i czasem trzeba go skalibrować i ustalić kolejny cel. Również takim znacznikiem zespołowości jest to, że mamy wspólnego lidera, albo potocznie mówiąc szefa, i bardzo często jest tak, że to on właśnie, ona jest inicjatorem
takiego przedsięwzięcia coachingu zespołowego. On lub ktoś partnerujący właśnie z HR-u, czyli najczęściej tak naprawdę do nas jako coacha jest albo zgłasza się osoba, która wspiera jako biznes partner jakiegoś z liderów, albo on sam, ponieważ czuje, że to byłaby być może i chce to sprawdzić taka właściwa na ten moment forma pracy. Zespół też charakteryzuje się tym, że ma lepiej lub gorzej ustalone wspólne zasady współpracy, komunikacji, procesy, w jakiś sposób funkcjonuje i to też przy okazji od razu dopowiem, jest często pole do doprecyzowywania w trakcie takiego procesu. I bardzo często na takim wyższym poziomie pracuje się z takim odrębnym bytem, który można nazwać tożsamością zespołu, czyli tak naprawdę kim my jesteśmy. Nie jako ja, jako członek tego zespołu, nie ja jako szef tego zespołu, ale kim my jesteśmy jako zespół, jak chcemy się określać. I to często materializuje się w postaci takiej pracy właśnie nad wizją, misją, wartościami tego właśnie zespołu. Także w momentach, kiedy trzeba je zweryfikować, zaktualizować i przygotować się na przyszłe wyzwania, często związane z jakąś zmianą organizacyjną. Podam kilka przykładów, żeby nie być czysto teoretyczną. Od razu chciałabym Was zaprosić do takiego myślenia o tym, to dobra, no to skoro dla zespołów praktycznie większość organizacji funkcjonuje w tych strukturach, zespół tak, jako taka jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w każdej strukturze, to po co ten coaching? Kiedy go realizujemy? Zanim pójdziemy dalej, to będę chciała podać Wam kilka przykładów i mam nadzieję, że na tych przykładach pokażą się już pewne punkty wspólne. Przykład numer jeden. Mamy zespół, który zna się od lat, pracuje razem od ponad lat 10 i w tym zespole zmienia się szef. Przychodzi ktoś nowy, co prawda z wewnętrznej rekrutacji i on przychodzi z takim celem, taki cel wyznacza mu też organizacja, żeby napisać trochę strukturę, sposób pracy i cele tego zespołu na nowo. Ponieważ ta, która działa, to działa na ten moment dobrze, ale jest prawdopodobnie nieprzygotowana na to, jakie oczekiwania wobec tego zespołu, a to jest akurat zespół wsparcia, sprzedaży, jakie na wyzwania w przyszłości. I szef, który się pojawia, tak naprawdę wchodzi z pierwszym takim, jednym z pierwszych komunikatów, jestem tu po to, żeby dokonać zmiany, cokolwiek ona oznacza. Na szczęście w swojej przytomności myśli o tym i HR Business Partner tak naprawdę chyba to był jednym z pierwszych pomysłodawców, myśli o tym, żeby zaprosić cały zespół, który przyjmuje do właśnie takiej pracy nad tym, to jak my mamy się zmienić, żeby sprostać temu, co przynosi przyszła strategia. To jest przykład numer jeden. Przykład numer dwa. W zespole, tym razem marketingu, branża FMCG, po raz drugi raz z rzędu, drugi rok z rzędu, wyniki corocznej ankiety badania zaangażowania są bardzo słabe. To znaczy są na tyle słabe, że w istotny sposób odstają od reszty organizacji. Nie tylko tu w Polsce, ale też w Europie, w centralnej Europie, którego są częścią. I co ciekawe, rok temu, kiedy te wyniki były już słabe, zespół i jego szefowa podjęli próbę i plan naprawczy, co zrobić, ustalili pewne działania, które miały do tego zmierzać. Kolejne badanie po roku pokazało, że chyba nie do końca się to udało. Zespół szuka pomocy, żeby przede wszystkim dokonać dobrej diagnozy, czyli gdzie leży pies pogrzebany, i zaprasza do tego coacha, żeby właśnie w takiej formie pracy coachingu zespołowego najpierw dojść do sedna tej sprawy, a później wypracować działania, które będą wdrażalne i w efekcie wdrożone. To był przykład numer dwa. I trzeci przykład, całkiem świeży, bo muszę Wam powiedzieć, że nawet wczoraj wróciłam z kolejnej takiej sesji coachingu zespołu. Tym razem chodzi o zarząd. Zarząd zaprasza mnie do pracy nad nowym profilem lidera.
Ten profil lidera jest świetną inicjatywą, firma jest dosyć, to jest też branża retailowa, dosyć tradycyjnie funkcjonująca, hierarchiczna struktura. Zarząd jest zdeterminowany i wie, że potrzebuje zmian, potrzebuje nowy profil lidera, taki, który uwzględnia pewnie jakości liderskie, być może nieobecne albo za słabo widoczne w tej chwili organizacji, żeby sprostać wyzwaniom przyszłości. Podczas rozmowy, podczas diagnozy z zarządem, z prezesem okazuje się, że istnieje tak duża niezgodność pomiędzy samymi członkami zarządu. Co do tego, po co ten profil lidera, jaki on ma być, że i jak ja bym sobie wyobrażał, że będziemy zajmować się tym tematem, że zatrzymujemy proces budowania profilu lidera, a zajmujemy najpierw się zarządem właśnie w formie coachingu zespołowego. Pracujemy z zarządem na tym, żeby uwspólnić cel. Czyli po co my tak naprawdę potrzebujemy ten nowy profil i czy jest zgodność, a nie silosy w tym, jak będziemy chcieli pracować dalej z tym profilem. I podejmujemy pracę taką trochę w przedbiegach do tego, z czym pierwotnie tak naprawdę ten zarząd do mnie przyszedł. No właśnie, na podstawie tych trzech przykładów chciałabym Wam powiedzieć, że już pewnie widać, że celem coachingu zespołowego jest albo poprawa efektywności, czyli jak mamy zrobić to lepiej, inaczej, na teraz lub na przyszłość, albo jest to poprawa relacji. W jednym z tych przykładów, które Wam podałam, ewidentnie źródłem problemu była słaba jakość relacji i słaba jakość komunikacji, pomimo deklaracji, pomiędzy menedżerami w zespole, ale też pomiędzy dyrektorem a menedżerami. I wtedy fokusem uwagi coachingu zespołowego jest jakość relacji. Nad tym pracujemy. Czyli podsumowując, kiedy coaching zespołowy będzie nam najbardziej pracował? Wtedy, kiedy jest potrzebna zmiana, i to nie jest różne wcale od coachingu indywidualnego, bo zazwyczaj celem coachingu jest zmiana, rozwój. Niekoniecznie zmiana ze złego na dobre, ale czasem zmiana z dobrego na jeszcze lepsze. I bardzo często, i tutaj jeszcze nie wspomniałam o żadnym przykładzie, ale też takie mam, w coachingu zespołowym celem jest naprawa jakiejś sytuacji, interwencja. I tak jak skanowałam w głowie, chociaż nie prowadzę statystyki, najczęściej po coaching zespołowy sięga lider lub HR, zaprasza wtedy, kiedy coś się dzieje złego. W zespole jest konflikt, jest niezgodność, jest niezrozumienie celów i trzeba w pracy wspólnej z coachem to załagodzić i nauczyć się współpracować, no bo zespół oczywiście chce i potrzebuje razem współpracować. Obrazek, który tutaj widzicie, wybrałam nieprzypadkowo. Czasami celem pracy w coachingu zespołowym jest wychodzenie z jakiegoś dołka albo z jakiejś dziury w ziemi, a czasem jest po prostu wspinanie się jeszcze wyżej. I oba te cele zazwyczaj identyfikuje się w diagnozie. Będę o tym mówić za chwilę, ale diagnoza jest bardzo ważnym elementem pracy z zespołem. To zatrzymam się tu na chwilę i powiem, że to są właśnie te sytuacje, kiedy po coaching zespołowy sięgamy, ale są też sytuacje i momenty, kiedy okazuje się, i czasem jest to już po jednej rozmowie albo po jakiejś dłuższej diagnozie, że wcale nie coaching zespołowy, ale inna forma pracy byłaby najbardziej adekwatna, lub to nie jest dobry moment. I są takie sytuacje i takie przypadki, kiedy zaproponujemy coś innego. Na przykład, jeżeli zespół tylko na krótki czas pracuje nad jakimś wspólnym celem, jest na przykład zespół projektowy, albo pracuje w strukturze matrycowej, to ten brak wspólnego celu jest bardzo, bardzo takim dużą przeszkodą w tym, żeby podjąć tego typu pracę. Zazwyczaj też odradzamy pracę tego formatu, kiedy lider, kiedy źródłem tak naprawdę, przyczyną konfliktu, źródłem niepowodzeń tego zespołu jest sam lider.
coaching zespołowy bardzo mocno, ponieważ lider pracuje razem z zespołem na każdej sesji, on bardzo mocno ujawni albo siłę, albo słabość tego lidera. I czasami widząc tą słabość, proponujemy najpierw pracę z samym liderem, na przykład w formie coachingu indywidualnego, albo jakichś warsztatów kompetencyjnych, albo w formie mentoringu, żeby przygotować go do tego, że będzie bardzo mocno wyeksponowany w pracy z zespołem, w coachingu zespołowym. Czasem okazuje się, że cele są różne. Podam Wam przykład. HR zaprasza mnie do pracy z zespołem i najlepiej, żeby to był coaching zespołowy, a w czasie rozmowy z liderem tego zespołu, co jest nieodzownym elementem diagnozy i przygotowania, okazuje się, że lider w ogóle chce czegoś innego. Chciałby, żeby to jego zespół na przykład podniósł jakieś kompetencje i pracował nad tymi kompetencjami. Ale ja nie, mój zespół musi nad czymś popracować. Ja bym chciał to zlecić. I okazuje się, że jest rozbieżność celu, więc wtedy zazwyczaj ten proces diagnozy albo jest zatrzymywany, albo postępuje po to, żeby uwspólnić cel. Co więcej, czasem może się zdarzyć, że w zapraszaniu coacha do organizacji jest jakaś ukryta agenda. Zapraszamy coacha, deklaratywnie chcemy podjąć wspólną pracę w coachingu zespołowym, ale tak naprawdę liderowi tego zespołu albo nawet HR business partnerowi chodzi o to, żeby obnażyć na przykład jakiś kryjący się, płynący pod spodem konflikt w tym zespole. Albo chce obnażyć słabość tego lidera. Podaję Wam takie skrajnie drastyczne przypadki, ale one się też zdarzają. Więc w tej pracy z klientem przed rozpoczęciem procesu zespołowego zadajemy dużo pytań coachingowych, żeby dobrze zdiagnozować taką realną potrzebę i wyeliminować takie możliwe ukryte agendy. Coaching zespołowy rozwija bardzo dużo umiejętności. Możecie sobie wyobrazić, że kiedy zespół się spotyka, żeby wspólnie pracować, chcąc nie chcąc, pracując z coachem w taki moderowany sposób, rozwinie wiele umiejętności. I pokażę tylko kilka z nich, takich po to, żebyśmy mieli taki pewny katalog tego, czego można się spodziewać. Kiedy będziemy pracować w tej formie, oprócz celu coachingu zespołowego, zespół przy okazji rozwinie umiejętności efektywniejszego komunikowania się. W badaniach, które bardzo lubię, to są badania Losada Hippi już jeszcze z lat 80. W bardzo jasny sposób pokazano wpływ umiejętności aktywnego słuchania i zadawania pytań, to jest tak zwana umiejętność inquiry po angielsku, na wyniki zespołowe. Czyli im więcej zespół na wspólnych spotkaniach dowiaduje się, angażuje, zadaje pytania w sobie wzajemnie szefowi, tym okazuje się, że wprost skorelowane są lepsze wyniki, z tym skorelowane są lepsze wyniki tego zespołu. I to te umiejętności przy okazji coachingu zespołowego się też podniosą. Coaching zespołowy też rozwija właśnie taką uważność na innych, że są inne perspektywy, inni mają inaczej, nie musimy się zgadzać. Jak to ładnie mówią Brytyjczycy, let's agree to disagree, czasem jest taką konstatacją, na której wszyscy się zatrzymują, bo nie do wszystkiego musimy znaleźć koniecznie konsensus. Rozwijamy też umiejętności takiego feedbacku wielokierunkowego i to jest jedna z takich spraw, które zazwyczaj w coachingu zespołowym dzieją się wielokrotnie. One są oczywiście zapraszane przez coacha prowadzącego do tego, żeby w różnej formie i w różnych momentach zatrzymywać się i udzielać sobie feedbacku nie tylko jak ja ciebie widzę, pozytywnie, negatywnie, tak jak my postrzegamy feedback tradycyjnie, czyli jakieś odniesienie się do tego, co zrobiłeś i do Twoich rezultatów, ale też jak widzę to, co się tutaj dzieje, jak to na mnie wpływa, czego bym chciał więcej, czego potrzebuję więcej. I w wielu kierunkach się to realizuje.
Zespół dzięki coachingowi zespołowemu też uczy się takich bardzo praktycznych umiejętności, czyli jak my sobie radzimy z konfliktami i jak możemy sobie radzić z nimi lepiej, ponieważ najczęściej wielokrotnie przechodzi przez taki proces rozstrzygania jakiegoś konfliktu, niezgody czy szukania konsensusu. I w związku z tym, jak lepiej można podejmować decyzje w tym zespole. Innymi słowy, kiedy lider decyduje się na tą formę pracy, może oczekiwać, że oprócz osiągnięcia celu, na który się umówimy, to w bonusie te umiejętności się pojawią. One się pojawią też dlatego, że coach, a czasem para coachów, bo do zespołów bardzo często zapraszana jest para coachów, modelują poniekąd pewne zachowania, zarówno w sposobie komunikacji, jak i modelują sposób pracy, modelują i uczą dzięki temu też zespół, w jaki sposób robić to efektywnie, na co zwracać uwagę. Więc jest to taka dodatkowa korzyść z tego, że zakończymy proces coachingu zespołowego. Sam lider odgrywa w coachingu zespołowym bardzo ważną rolę. Chciałabym tak bardzo mocno zwrócić na to uwagę, ponieważ jeżeli lider nie do końca jest przekonany, nie ma motywacji do tego, żeby zrealizować taką formę pracy, albo sam jest dość słabym ogniwem, to coaching zespołowy będzie haczył albo może nawet się nie powiedzie. Więc jest ważne, żebyśmy z tym liderem popracowali i mieli jasne zrozumienie tego, na czym nam wspólnie zależy. Budujemy, jak my to w CoachWise mówimy, partnerstwo i to dodatkowo partnerstwo koaktywne, czyli w takim duecie coach i lider pracujemy razem, żeby ustalić na różnych etapach coachingu zespołowego, tego całego procesu, ustalić kolejne kroki. Bardzo ważne jest też, żeby coach, i to jest oczywiście wtedy rola osoby prowadzącej, takiej jak ja, dobrze wytłumaczył, na czym polega ten proces, czego można się po nim spodziewać, jakie są mity, czego nie należy się spodziewać, co może pójść i w jakich kierunkach. A z kolei lider jest bardzo ważny, żeby wytłumaczył i pokazał kontekst. Czyli po co my tak naprawdę to robimy? Jasne, jest taki cel, że na przykład chcemy od przyszłego roku mieć lepsze wyniki zaangażowania. Ale jaki jest kontekst biznesowy, jaki mamy cel biznesowy, jaki cel to wspiera. Czyli można by powiedzieć, że coachingu zespołowego w zasadzie nawet nie podejmuje się, jeżeli nie jest znany i dobrze określony cel biznesowy, który jest z nim powiązany. Czyli po co mielibyśmy to robić? Nie tylko dla samego celu tego coachingu, ale w ogóle z czym to się wiąże, jaki, na co to wpłynie, na jaki element strategii, z jakim celem biznesowym jest to powiązane. Dlatego coach zespołowy i lider zespołu bardzo ściśle współpracują. Pokażę Wam za chwilkę taki timeline, od czego to się zaczyna, ale już od samego początku procesu te dwie osoby są ze sobą w ścisłym kontakcie. Może to niektórych rozczaruje, bo może niektórzy z Was myślą, okej, no to zatrudniłem coacha zespołowego, to proszę bardzo, to niech przyjdzie i zrobi. Tam jest dosyć duża praca lidera i praca na wspólnych ustaleniach. Jeżeli chodzi o model pracy, pozwólcie, że przesunę sobie, tutaj mam prezentację, on być może będzie Wam znany. W coachingu zespołowym pracuje się na bardzo podobnym modelu, my nazywamy w CoachWise tą mapą, który mówi o tym, że rozpoczynamy pracę z zespołem od ustalenia dążenia lub celu. Później zajmujemy się rzeczywistością i kiedy mówię później, to nie znaczy, że w kolejnej godzinie, ale być może w ogóle na kolejnym spotkaniu. I tak naprawdę w praktyce wygląda w ten sposób, że pierwsze spotkanie bardzo często jest całe skonsumowane na doprecyzowywanie dążenia i celu z różnymi jego miernikami. Później zajmujemy się rzeczywistością, później zajmujemy się planowaniem, opcjami i ustalaniem planu działań, więc to nie będzie tutaj bardzo różne. No i timeline. Jak to zwykle wygląda w czasie?
Coachingi zespołowe, których ja jestem uczestnikiem i jestem do nich zapraszana, tak próbowałam zrobić jakąś statystykę, one zazwyczaj trwają 6 do 10 miesięcy. Kiedy robimy więcej iteracji, to nawet dłużej. Natomiast spójrzcie na to, co chcę pokazać. Sesje zespołowe zaznaczone na granatowo nie są pierwszym i nie są jedynym elementem takiego procesu. Cała faza diagnostyczna, rozmowa z inicjatorem, rozmowa z HR-em, wywiady z uczestnikami, czasem też zapoznawanie się z różnymi raportami, badaniem zaangażowania, 360-kami, innymi badaniami psychometrycznymi, które firma przeprowadza, na przykład DISC czy INSIGHT, i kończy się kontraktowaniem celu z liderem, to jest bardzo ważna faza, nie można jej pominąć. I dopiero później zapraszamy zespół na taką, no najczęściej przynajmniej w pierwszej fazie, stacjonarną, jedno lub dwudniową, optymalnie dwudniową, a minimalnie jednodniową sesję zespołową. Pomiędzy sesjami, i tu już widzicie taki powtarzalny schemat, odbywają się zazwyczaj sesje z liderem. Mogą to być sesje coachingowe i bardzo często, zresztą my to rekomendujemy, coaching samego lidera jest równolegle prowadzonym zespołem. Są sesje jeden na jeden, niekoniecznie z tą samą osobą, z tym samym coachem, który prowadzi sesje zespołowe. A jeżeli lider nie chce albo nie potrzebuje i uznaje, że dla mnie coaching w tej chwili nie, to na pewno absolutny minimum są takie sesje kalibracyjne, rozmowy i spotkania, które służą podsumowaniu, rekomendacjom i ustaleniu dalszych kroków. To jest takie absolutne minimum. To, co jest po dziewiątce, będzie wyglądało podobnie. Tak, widzę tu na czacie zachętę od dwóch innych koleżanek do tego, żebyście zadawali pytania. Zadawajcie, bo za chwileczkę już będę kończyć i będę gotowa na różne wasze pytania odnośnie rzeczy, które opowiedziałam. Narzędzia i metody pracy. To może zacznę od metod pracy. Wcale nie inaczej niż w coachingu indywidualnym. Już zaraz powiem, co oznaczają te enigmatyczne obrazki. Coach bardzo często pracuje na różnych perspektywach. Na perspektywie długofalowej, czyli na przysłowiowej lornetce. Na perspektywie detalicznej, czyli dojdźmy do sedna, dojdźmy do detali, co tak naprawdę się pod tym kryje, co masz konkretnie na myśli, jak ty to rozumiesz, taka perspektywa lupy. Bardzo często jest, i to przez cały czas trwania procesu, takim lustrem. I tu ta umiejętność odzwierciedlania typowa coachingowa jest mocno eksploatowana, czyli odzwierciedlam to, co się dzieje w tej grupie, albo pytam grupy, pytam zespół, to co odzwierciedla tutaj ta sytuacja, co ona mówi o waszej pracy na co dzień? To jest bardzo często padające w coachingu zespołowym pytanie. Ale też po to ma lusterko wsteczne, żeby często spojrzeć i zrobić taką retrospekcję. Dla tych z was, którzy pracują w strukturze agile'owej, to takie typowe retro. To co już zrobiliśmy, gdzie jesteśmy, co nam się udało, co nam się nie udało, co jest czyjeś rozgrzebane, na czym dalej się chcemy skupić. Więc coach swoimi metodami pracy zapewnia przechodzenie między tymi różnymi perspektywami po to, żeby właśnie pokazać wartość tych różnych perspektyw. Czasem są to perspektywy, których zespół prawie nigdy nie podejmuje, a czasem to są czasem zespół ma swoje ulubione perspektywy, czyli zajmuje się na przykład szczegółami, a nigdy nie patrzy długofalowo, na długofalowe skutki swoich działań, albo nigdy nie zadaje sobie pytania o tym, co tu się tak naprawdę dzieje. To pytanie, co tu się tak naprawdę dzieje, to zresztą jest jedno z takich moich ulubionych pytań w sesjach zespołowych. To są metody, a narzędzia bardzo różne. Narzędzi jest multum, ale najważniejszym narzędziem w pracy coacha jest sam coach. On jakby zarówno modeluje, jak i facylituje, jak i proponuje różne formy pracy albo zatrzymuje pracę zespołu, kiedy moment jest do tego najbardziej adekwatny. Ale pokażę wam kilka moich takich ulubionych narzędzi w pracy z zespołami. Lubię korzystać z takiego narzędzia, które się nazywa poziomy zaangażowania, Alana Seala. I to jest taka umiejętność skupiania zespołu na różnych perspektywach.
Często, kiedy, zwłaszcza kiedy toczy się jakiś konflikt zespołowy, często ulubioną perspektywą złego zespołu jest tak zwana drama, czyli co tutaj się tak naprawdę dzieje, kto co zrobił, dlaczego nie zrobił, kto tu jest winny, kto tu zawinił, na kogo możemy to zwalić. I dzięki temu, że są różne perspektywy, to coach kieruje trochę zespół do tego, żeby popracował nad innymi perspektywami. Czyli sytuacja, co ja mogę z tym zrobić, co my wybieramy z tym zrobić, jak my chcemy pracować, jaka jest nasza decyzja. I jeszcze na takim poziomie dużo bardziej abstrakcyjnym, na co tutaj się otwiera szansa, jaka jest okazja, czego my się z tego uczymy. To są różne perspektywy. Widzicie jeszcze kilka innych. W środku są moje takie dwa, można powiedzieć, autorskie. Może nie odkrywam tu żadnej Ameryki, ale często lubię pracować na takich perspektywach 3D, czyli czy przeprowadzamy dyskusję, co jest tu potrzebne. Czy potrzebna jest decyzja? Skupmy się na podjęciu decyzji. Czy ustalamy plan działań? Albo 3P. Bardzo często zespół zaczyna od tego, jakie mamy problemy, a ja staram się w tej pracy przekierować to, jakie mamy potrzeby i w związku z tym, jakie mamy propozycje. 3P. I jedno z też takich moich ulubionych, które bardzo dobrze diagnozują, ale też konfrontują zespół z tym, jak się komunikuje między sobą, to są tak zwane toksyny komunikacji, które potrafią każdy najlepiej skonstruowany proces i strukturę organizacyjną rozłożyć na łopatki. I wtedy skupiamy się na tym aspekcie. Tyle chciałam Wam opowiedzieć, z tym się podzielić. Czekam na pytania, chyba się pojawiają jakieś pytania już na czacie.